Wykształcony człowiek nigdy by tak nie powiedział. Nie jestem porządnym człowiekiem. To prawda? Ordynarny, niewdzięczny cham. Oto kim jesteś. Paryska flądra. Korsykański zbój. Korsykańska dziwka. Generalski kurdupel. Złodziejska zdzira, kurewska szantażystka. Ty. Cesarski wypierdku, stęchły intrygancie, zapluty pajacu, mam gdzieś twoją forsę, weź ją sobie, zeżryj! Chciałam ci pomóc za darmo, z dobrego serca, żebyś na stare lata był choć trochę szczęśliwszy. Sadziłam włoszczyznę, starałam się o żarcie, o picie, żebyś wszystko miał jak należy, żeby wszyscy wiedzieli, że ciągle jesteś cesarzem Francji, który nikogo i niczego się nie boi i zawsze zrobi to, co zechce. Żaden chłop tego nie zrozumie. Józefino. Cesarz Francji jest wzruszony. Pewnie. Z prośbą o wybaczenie zwracam ci stopień generała. Masz kapelusz. Dziękuję, nie potrzebuję. Przecież się usprawiedliwiłem. Nie chcę. Cesarska mość. Dlaczego? Bo mi nieładnie. Mam za małą głowę. Już myślałem, że się dzisiaj nie uśmiechnę. Śmiejesz się jak dupek żołędny. Zgłaszam interpelację, sir. Słucham, Burgo. Madame Pontier zostaje? Oczywiście, dlaczego pytasz? Jedno z nas jest tu zbyteczne. Nie zauważyłem. Jak pan wie, sir, jestem zdolny poświęcić wszystko dla pana. Wszystko! Prócz swoich uprzedzeń. Ale nie mogę przyglądać się bezczynnie, jak cesarz sprzedaje swoją wielkość za wiązkę marchwi i woreczek fasoli. W pewnych historycznych chwilach, miły Gurgo, wiązka marchw jest mocniejszą bronią niż 10 armat. Nie chcę brać w tym udziału, sir. Odchodzę. Jesteśmy na polu walki, panie generale. Kto ucieka, jest dezerterem. Historia go osądzi. Możesz odejść. Odchodzę. Będzie pan tego gorzko żałował, sir. Zawsze bardziej żałowałem tego, czego nie zrobiłem, niż tego, co zrobiłem. Dziś mam ochotę popełnić jakieś szaleństwo. Nie wyszłabyś za mnie? Ja bym się z tobą żenił. Przecież jesteś żonaty. No widzisz, zapomniałem. Kiedy jestem z tobą, wydaje mi się wszystko możliwe. Wszystko jest możliwe. Człowiek nigdy nie ma prawa się poddać. No, jak się mogłem nie poddać, Józefino? Mój pomnik rozwalili, plac przemianowali. Za kilka lat nikt o mnie nie wspomni. Ja wspomnę. No ty, a inni? Ja chciałam, żeby moje imię żyło nawet wtedy, kiedy już mnie nie będzie. Moje czyny zasługują na to, tak czy nie? Tak. Ale kto ma dzisiaj wspominać twoje bitwy i zwycięskie wyprawy, kiedy tylu zabito? Ludzie chcą o tym jak najprędzej zapomnieć. Gdybyś wynalazł jakąś dobrą potrawę albo napój, to ludzie wspominaliby cię chętnie. Ty nie masz jakiegoś dobrego przepisu? Nie umiem gotować. Bo to musiałoby być coś szczególnie dobrego. A jak ci smakuje koniak Ernesta? Prawie jak Martel. Koniak Ernesta François Prezesten Jambila jest lepszy niż Martel, tylko gorzej się go sprzedaje, bo ma brzydką nazwę. Gdyby nazwać go twoim imieniem, trafiłbyś do domów, do gospód. Francja krzyczałaby twoje imię z radością i z dumą. Ale moja powaga, mój majestat, zdobyłem połowę świata. Koniak Napoleon zdobędzie cały świat i to na zawsze. Podpiszesz certyfikat i Ernest z Bożą pomocą ruszy z miejsca. Jeszcze nie powiedziałem tak.
Za taki pomysł Bourbon mianowałby mnie wielką ochmistrzynią, a ciebie trzeba namawiać. Ale najpierw muszę koniak porządnie wypróbować. No, nie mogę postąpić nierozważnie. Chodzi o moją przyszłość i nieśmiertelność. Dobry. Bardzo dobry. Ale czy będzie go pił prosty lud także? Oczywiście! Ustami swoich przedstawicieli, którzy chętniej sięgną po twoją flaszkę niż po twoje memuary. Przybył kapitan Poppleton. Prosi o audiencję. Prawdopodobnie przynosi odpowiedź na naszą notę. Ma się rozumieć przychylną. Obawiam się, że pan się myli, sir. Kapitan Poppleton, 53. Królewski Pułk Straży Przybrzeżnej Jego Królewskiej Wysokości. Wystarczy, kapitanie. Jerzego IV z Bożej Łaski Króla Anglii i Hanoweru. Witam pana, kapitanie. Właśnie degustujemy koniak. Napije się pan? Bertrand, proszę nalać kapitanowi sobie. Ale... dosłownie kieliszeczek. Co słychać, panie kapitanie? Jak się ma pańska urocza żona i przemiłe dziadki? Dobrze, właśnie ja... Wypijemy za zdrowie i szczęśliwą przyszłość całej rodziny. Dziękuję, wasza wysokość. Doskonała brandy. Koniak Napoleon. Zapewne importowany. VSOP. Co pan powiedział? Very special old pale. Bardzo wyjątkowy, stary, wytrawny. Tak oznaczamy tylko najlepsze trunki. Napoleon VSOP. To nieźle brzmi, Józefino. VSOP. Fantastycznie. Mam nadzieję, że pan nas nie zdradzi, kapitanie. O, w żadnym wypadku. Chciałby pan coś zjeść, zaśpiewać, zatańczyć. Dziękuję, nie mogę. Jakieś inne życzenie? Tylko obowiązek, wasza wysokość. Muszę aresztować panią Pontię. Znowu? Tak, pisemny donos. Bezprawny import napojów wyskokowych, handel z wyspiarzami, obraza angielskiej korony, konspiracja podpisana, generał Gurgo. To świnia. Brawo, generale! Świnia nad świniami, śmierdzący gówniarz, tchórzliwy łobuz, zasrany donosiciel! Wystarczy, Bertrand. Wyraziłeś nasz pogląd bardzo trafnie. Tak mi wyszło mimochodem, sir. Z żalem zmuszony jestem bezzwłocznie zaprowadzić madame przed oblicze jego ekscelencji Sir Hudsona Law. Zostanie tutaj. Ależ wasza wysokość, madame, obowiązek, rodzina, proszę o wyrozumiałość. Niech się cesarska mość nie boi, wrócę. Z gubernatorem poradzę sobie z łatwością. Chodźmy, kapitanie. Uprzejmość, panie generale, przewyższa jedynie czar pani osobowości. Panie Poppleton, proszę oznajmić gubernatorowi, że jeżeli panie generał Pontier nie wróci w ciągu 48 godzin, rozpocznę głodówkę. A po co zamęczać się głodem? Cesarska mość jest żołnierzem, niech się zastrzeli. Gubernator będzie miał kłopoty, a cesarska mość piękną śmierć. Słusznie, Józefino, zastrzelę się. Kiedy padnie lew, szczury zagryzą nieprzyjaciela. Chyba będę musiał zastrzelić się, Bertrand. Wykluczone, sir. Nie napisał pan ostatniej woli i odezwy do narodu. Dałem cesarskie słowo. Nie mogę się cofnąć, tak czy nie? W żadnym wypadku. Cesarskie słowo to więcej niż boskie przykazanie. Kto to powiedział takie głupoty? Pan, sir. Widzisz? Palniesz coś i masz następstwa nie do przewidzenia. Zostały tylko dwie godziny. Godzina 55. Kapitan Poppleton, 53. Królewski Pułk. Mam honor przedstawić waszej wysokości decyzję gubernatora.
celu poprawienia stanu zdrowotnego generała Bonaparte, więźnia angielskiej korony, miłościwie zezwala się aż do odwołania na wyjątek od dekretu numer 127, a mianowicie na przechadzki i wyjazdy konne w promieniu 8 mil bez asysty straży, zakupy towarów o charakterze rynkowym za wyjątkiem broni i amunicji, uczestnictwo w wieczorach rozrywkowych.